Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka: Z Egiptu wezwałem syna mego. Wtedy Herod, widząc, że go mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza. Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma. W nocy Bóg przychodzi do Józefa. Przed chwilą doświadczał wraz z Maryją radości z narodzenia Jezusa, pokłonu pasterzy, a za chwilę pojawia się smutek i poczucie zagrożenia. Zobaczmy, nie zawsze jest radość. Przychodzi także smutek, przychodzi porażka, przychodzi coś, co było przez nas nieprzewidziane. Bóg jest obecny w radości Józefa, ale też i braku poczucia bezpieczeństwa. Noc to jest ta atmosfera zła, grzechu, szatana, śmierci. W niej objawia się jednak i dobro. W nocy objawia się łaska, obecność Pana Boga, który ostrzega, który uwrażliwia, przypomina, otwiera oczy Józefowi na rzeczywistość zagrażającą Jezusowi. W nocy powinno się dokonać nasze przebudzenie i powstanie. Myślę tutaj o nocy jako pewnym stanie ducha. Kiedy człowiek otrzymuje od Pana Boga w takiej nocy światło, ostrzeżenie, jeżeli się nie przebudzisz, jeżeli nie zmienisz czegoś w swoim życiu, to przyjdzie sytuacja, która będzie dla ciebie taką porażką, może skutkującą na wiele lat. Bóg budzi Józefa, ponieważ zagrożone jest życie Maryi i Jezusa. Wszechmocny posługuje się człowiekiem, aby wyprowadzać z ciemności nocy, ze stanu zagrożenia. Tak naprawdę w naszym życiu duchowym i takim życiu zewnętrznym, fizycznym, tym, który nam pomaga, jest Bóg. On tylko może. Ale może uczynić to wobec człowieka, który mu wierzy, który ufa. Właśnie taką osobą był, jest święty Józef. Józef jest posłuszny. Zobaczmy, posłuszny to ten, który słucha i idzie za tym, co usłyszał. Posłuszeństwo wyraża się w wypełnianiu tego, czego Bóg od niego oczekuje. Właściwie to posłuszeństwo jest sprawą najważniejszą w życiu wiary, w życiu religijnym, bo chodzi o to, by wypełniać Boży plan. Mamy ten plan odczytać i na niego odpowiedzieć. Bóg nie powstrzymuje Heroda, nie tłumi zła, które zrodziło się w jego sercu, ale zachęca do ucieczki przed złem. To jest przedziwne. Przecież Bóg mógłby zatrzymać, mógłby coś uczynić z Herodem. Nie czyni tego, nie zmienia tej rzeczywistości, którą ten człowiek żądny władzy, obawiający się, że ją utraci, żeby w jakiś sposób go zneutralizować. Zła nie można zwyciężyć złem, nienawiści nienawiścią, agresji agresją. Bóg czeka na ludzką przemianę. Zobaczmy, Bóg tym się różni między innymi od nas, że my jesteśmy niecierpliwi, chcemy natychmiastowych zmian. Bóg jest cierpliwy, a ta cierpliwość Jego jest niczym innym jak wyrazem miłości
i miłosierdzia. On nie chce nikogo zniszczyć, nie chce śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i miał życie. Bóg czeka na ludzkie opamiętanie się. On przyszedł dać ziemi pokój, a jeśli ziemi, to przede wszystkim ludzkim sercom, ludzkim umysłom. W pokoju żyją ci, którzy słuchają Boga i są Jemu posłuszni. Lepiej przed złem uciec, niż stawać z nim do bezpośredniej walki. Zło budzi w dobrych ludziach namiętności, które ich niszczą. Na przykład pewnych rzeczy nie powinniśmy oglądać, bo rodzą się w nas namiętności, emocje, które mogą prowadzić do grzechu. Pewnych opowiadań, pewnych informacji, wypowiedzi pewnych osób nie powinniśmy słuchać, skoro one niszczą w nas, do ludzi, taką zwyczajną, prostą życzliwość. Zanim człowiek umrze fizycznie, umiera duchowo, w sercu, kiedy jego myśli, jego uczucia, jego zamiary są złe. To prowadzi do śmierci duchowej. Mówimy oczywiście o grzechu. Herodem może w naszym życiu być osoba, która mnie prześladuje, emanująca zazdrością, zawiścią, poczuciem niższości, mająca jakieś kompleksy, która się najdrobniejszych rzeczy w moim życiu czepia, zwracając ciągle uwagę. To prowadzi do ogromnej udręki, ogromnego bólu. Herodem mogą być wspomnienia doznanego zła, które pozwalają wejść w relacje z innymi z powodu poczucia zagrożenia, zalegającego w sercu smutku. Tam, gdzie jest smutek, tam, gdzie jest poczucie zagrożenia, my jesteśmy zamknięci, my nie chcemy mieć z innymi nic do czynienia. Bóg doprowadza do końca czas bycia w niewoli świętej rodziny. Byli w Egipcie, kiedy umarł Herod. Bóg wzywa świętą rodzinę, aby powrócili tam, gdzie być powinni, do Nazaretu. Niewola może i powinna zbliżać człowieka do Boga. Znamy takie polskie powiedzenie, nawet szatan nosi kamienie na budowę świątyni. Porażki, nawet grzech, który przeżywamy w skrusze serca, powinien nas zbliżyć do Pana Boga. Bóg i osoby najbliższe pomagają nam przetrwać ten czas niewoli, czas odrzucenia, czas ciemności. Bóg był z Jezusem, z Maryją, ze świętym Józefem, tam w Egipcie. I warto to zapamiętać, że przychodzi czas uwolnienia. Niewola, udręka nie są rzeczywistością, które trwają zawsze, bo Pan jest Bogiem wolności.